Cześć kochani! Witam wszystkich na kanale Marivo. Dzisiaj budujemy kolejną nowość z serii LEGO Friends. Jest to centrum sportowe w Salt Lake City. Numer zestawu to 41312 i jest przeznaczony dla dzieci od 6 roku życia. W zestawie znajdziemy dwie laleczki, Mię oraz Roberta. Jest duże centrum sportowe oraz różne akcesoria, którymi można grać, tak jak bramka oraz piłka. W zestawie jest 328 elementów, w tym akcesoria sportowe. W centrum sportowym można wspinać się, napić się świeżego soku, można również ćwiczyć na siłowni, także na pewno będzie super zabawa. Jest to nowy zestaw wyprodukowany w 2017 roku, także na pewno go nie widzieliście, więc składamy i zobaczymy, co możemy w środku znaleźć. W zestawie znajdziemy trzy torebki z klockami, dwie płytki klocków, dwie książeczki z instrukcjami składania klocków, oraz super naklejki. Bardzo błyszczące. Dobra, zaczynamy. Już się nie mogę doczekać. Te dwie mini laleczki znajdziemy w zestawie. Oto Mia oraz Robert. Mia ma sportowy strój. Ma różową bluzę, fioletowe spodenki, a w ręce trzyma różową torebkę. Super, to jest moja pierwsza Mia w sportowym stroju. Robert również jest ubrany na sportowo. Ma szare bojówki, niebieską bluzę oraz pomarańczową koszulkę. Oboje są gotowi na sportową przygodę. A wy? Najpierw zbudujemy rower. Ciekawe, kto na nim będzie jeździł. Rower ma siodełko, światełko oraz kask. No ja nie wiem, może tym razem na rowerze przejedzie się Robert. Ale chwila! Robert, nie można jeździć bez kasku. Na całe szczęście w zestawie również jest kask, więc zakładamy. I już teraz można bezpiecznie jeździć. Oj, chyba Mia też się zabierze. Teraz budujemy coś dla miłośników piłki. Ciekawe, czy zgadniecie, co to będzie. Jest trawka i siatka. I jak? Zgadniecie, co to? Tak, to bramka do piłki nożnej. Uwaga, uwaga! Mia szykuje się do rzutu. O nie, i nie trafiła. Ale Ben może daje jej fory. Zejdzie na chwilę z bramki. Uwaga, ciu! Yeah! Trafiła! Super! No i zaczynamy budować centrum. Tutaj mamy radio. Mamy lustro. O, Mia się może w nim przejrzeć. I drążek taneczny. To będzie studio tańca lub studio jogi. Również może być z muzyką oraz lustrem. O, widzicie? Widać Mię.
zasłoniesz okno. Są również puchary. Złoty oraz srebrny. Ciekawe, kto go wygrał. Może Mia? Lub Robert? Wow! Ale pięknie się prezentują. Z tej strony też widać. Teraz stawiamy duże półkoliste okna, jednak na okna jeszcze musimy nakleić naklejki. Nakleimy je w taki asymetryczny sposób. I teraz robimy szafki. Na drzwiczki naklejamy naklejki. Pierwsze drzwiczki oraz drugie z piłką do koszykówki. I już w niej można przechowywać swoje rzeczy. Zanim pójdziemy trochę poćwiczyć. Prawda, Mia? Może zostawisz swoją torebkę? Na pewno ci będzie wygodniej bez niej. No pewnie. Ciach! I torebki nie ma. Teraz dodajemy przezroczyste kolumny. I fioletowe. Dokładamy jeszcze drzwi. Na jednych naklejamy naklejkę open, czyli otwarte. Będą to drzwi frontowe. Zasuwane. Góry ozdabiamy czerwonymi elementami, podobnymi do kwiatku.
to jest bieżnia. No fakt, przyda się tutaj jakiś uchwyt, bo inaczej można spaść. O! W tym miejscu powstanie kosz do rzucania piłki. Yeah! A teraz Ben. Jeszcze monitor do bieżni. Bieżnię mamy gotową. Również kosz. Juhu, super! Pa! Teraz budujemy ławeczkę. Tutaj umiejscowiamy drążek do podnoszenia. A z tej strony worek do treningu. Cioch, 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 cioch. Cioch, 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 cioch. A teraz ty może mi ja spróbujesz? O, nie mogę się podnieść. Cioch, 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 cioch. Wow! Ależ zabawa. Musi również być tarcza do kosza. Jest również szyld centrum sportowego. W tym miejscu powstanie pojemnik na, uwaga, na piłki. Na samym froncie, żeby było widać. I wkładamy piłeczki. Mamy jedną piłkę pomarańczową, jedną zieloną, a jedną czerwoną. Jest również rakieta tenisowa. Też tutaj ląduje. W tym miejscu powstaje kasa fiskalna, oczywiście z pieniążkami. Przed rozpoczęciem treningu trzeba oczywiście zapłacić. Z tej strony jest zlew do mycia rąk. Natomiast z tej strony mamy hantelki do ćwiczeń.
Tutaj można ćwiczyć swoje mięśnie. Raz, dwa. A teraz budujemy stanowisko do świeżych soków. Do świeżych owoców. Jest również pyszny ananas oraz dwa kieliszki. Miam, miam. Mija uwielbia świeże soki. Stanowisko również ma swój szyb. Dwie szklaneczki. W centrum sportowym nie może oczywiście zabraknąć maty. Będzie ona niebieska. Można ją rozłożyć tu. A jeśli jest nam już niepotrzebna, możemy ją schować w to miejsce. I mamy wolne miejsce do tańca. Ostatnim elementem jest ściana wspinaczkowa. Dla osób, które lubią sporty ekstremalne. Juhu! Można się wspinać do woli. Dekorujemy jeszcze kwiatkami. Centrum sportowe już mamy zbudowane. Bardzo mi się podoba. Jest tutaj mnóstwo akcesoriów, takich jak bramka razem z piłką. Można grać w piłkę nożną, jeśli ktoś lubi. Jest dodatkowo również rower, a tutaj mamy stojaczek na ten rower. Możemy zaparkować i zostawić. Mata do jogi może być również wykorzystywana jako kocyk na dwór. Z przodu jeszcze mamy duży kosz do grania w piłkę. Oj. Mamy rozsuwane drzwi. Super logo centrum sportowego. A z boku mamy ściankę do wspinaczki. Jej, jestem na... W środku znajdziemy studio tańca oraz do ćwiczenia jogi i fitnessu. Mamy dwa pucharki, lustro z drążkiem oraz boombox. Tutaj stoi uchwyt na hantelki oraz na bidon. Jest również bieżnia do biegania. Oczywiście musi być również umywalka do umycia rąk. Z tej strony mamy stanowisko do świeżych soków, kasę fiskalną oraz skrzynię do piłek. W
tym miejscu znajdują się szafki. Tutaj schowała nam się torebka Mi. Już jest po treningu, także już może wracać do domu. Jest również worek treningowy oraz drążek do podnoszenia. Centrum jest w pełni wyposażone i ma wszystko to, co jest potrzebne do ćwiczeń. Centrum Sportów Heart Lake trafia do naszej kolekcji. Jest to kolejne miejsce, do którego z pewnością dziewczyny będą chodziły z przyjemnością i będą spędzały tutaj mnóstwo czasu. Jeśli chcielibyście, żebym zrobiła z tym zestawem bajkę, zostawiajcie łapkę w górę oraz piszcie w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominąć dalszych nowości. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!